Cześć, witajcie na kanale Zrób to sam. Dzisiaj mam kolejny pomysł dla Was z kalendarzem albo z notatnikiem, takim kalendarzem na kółka, właśnie otwieranym, jak widzicie na obrazku. I zrobię do niego taki ciekawy dodatek. Zaraz Wam powiem, o co chodzi w tym dodatku. Najpierw pokażę Wam wszystkie tutaj rzeczy, które przygotowałam. Oczywiście mam washi tape, tak jak widzicie. Do tego mam stempelki, te takie kolorowe, kwadratowe pudełka. No i jeszcze mam taki specjalny pisak, który robi wzorki. Coś w rodzaju stempelka, ale taki robi ciąg wzorków, a wygląda troszeczkę jak taki korektor taśmowy, z taką taśmą, która wychodzi białą taśmą, żeby zamazać coś, czego się nie chciało napisać, albo gdzie się zrobiło błąd. To właśnie mam takie rzeczy. No i taki kalendarz może nam się przydawać do różnych rzeczy, a ja zrobię dzisiaj taki folderek. Zrobię folderek z karteczek A4. Ozdobię moimi washi tape. No i te wszystkie inne rzeczy, które tam z tyłu mam, są również do ozdoby. To jest właśnie ten pisak, o którym Wam mówiłam. Ma różne takie ciekawe wzorki. Zobaczycie w użyciu, jak to działa. Stempelki i oczywiście dziurkacz. To jest taki dziurkacz na jedną dziurkę. On się przydaje szczególnie wtedy, kiedy są różne odstępy, czyli te odstępy nie są takie standardowe, tak jak na przykład tutaj, to wtedy ten dziurkacz na jedną dziurkę jest idealny. I zrobię taki folderek, który można wpiąć do kalendarza. Folderek coś w rodzaju folderka na karty kredytowe. Oczywiście zamiast kart kredytowych można tam trzymać karteczki albo na przykład karty upominkowe z różnych sklepów, takie rzeczy, których nie trzyma się w portfelu. I najpierw składam kartkę na pół, wzdłuż. I teraz składam jedną część, mniej więcej 8 cm do środka. Następnie z drugiej strony składam, ale nie do końca. Tutaj zostawiam taki odstęp około 1,5 cm. I właśnie w to miejsce będzie się dało włożyć kartę. I teraz kolejna kieszonka. I tutaj zostawiam również odstęp około 1,5 cm, 2 cm i składam w ten sposób. To wyszło nie do końca równo. Widzicie, kiedy się rozłoży, to jest taka harmonika. Mogę jeszcze raz to zrobić, dokładnie wymierzyć odległości, zaznaczyć sobie, narysować linię. Tutaj było 8, teraz jest 6,5. Następna odległość to jest również 6,5, a potem mamy 4,5 cm i na końcu 4. Tutaj było 4,5, a na koniec jest 4. I teraz sobie zaznaczę, żeby wyszło równiutko i porządnie. I teraz z drugiej strony zaznaczam na tej samej wysokości. Rysuję linię i dokładnie składam, żeby było równo. A teraz składam tą stroną niepomalowaną ołówkiem, żeby tych zaznaczeń nie było widać. Zrobiłam jeszcze taki sam drugi folderek. Ten mój pierwszy folderek trochę był krzywy, dlatego postanowiłam zrobić porządnie. I teraz powinny być dwa pasujące do siebie mniej więcej takie same. Wydaje mi się, że one właśnie pasują i tutaj możemy wkładać sobie różne kartki, karty. I teraz zaklejam boki washi tape.
i jeden gotowy. Tutaj włożyłam kartę specjalnie do środka, żebyście widzieli, jak to właśnie działa i jak to wygląda. Można włożyć drugą. Tutaj jest taka bardzo wąska przegródka, też coś można tu trzymać, na przykład naklejki, coś mniejszego, może nie takiego grubego jak karta. Kartę dużo łatwiej wyciągnąć jest z takiej przegródki z odstępem. I teraz tak samo drugi folderek. I teraz połączę te dwa ze sobą, moją ulubioną washi tape z jednorożcem. I teraz, żeby to wszystko dało się przyczepić, włożyć do kalendarza, to oczywiście potrzebujemy dziurki. Dziurki będą tutaj. Najpierw muszę mniej więcej zobaczyć, żeby nie przeciąć karty. A teraz zaznaczam sobie te miejsca, w których będą dziurki. Biorę mój mini dziurkacz i zaraz włożę to do kalendarza. Jest włożone do kalendarza, możemy zamknąć kalendarz. I tutaj jest gotowe na włożenie jakichś drobnych rzeczy, kart, karteczek. Jeszcze sobie trochę poprzyozdabiam. Tutaj mam właśnie pieczątkę. I mam mój magiczny długopis. Może na czas ozdabiania wyciągnę. I zobaczcie, jak ten długopis, pisak super działa. I mamy wzorek z chmurek. I ozdabianie gotowe. I tutaj włożyłam do środka zszywacze. Można w tym trzymać różne rzeczy. Mój taki największy pomysł to są właśnie karty, że one tutaj najlepiej pasują. Mogą być jakieś drobne karteczki, zaproszenia, na co tylko będziecie mieć potrzebę, żeby właśnie trzymać w czymś takim. Wszystkie te karty, które nie mieszczą nam się na przykład w portfelu, można tutaj przełożyć, te, które nie są ważne, a które będziemy nosić ze sobą właśnie w kalendarzu. Mam nadzieję, że ten pomysł Wam się podobał. Zachęcam Was do subskrypcji naszego kanału oraz do oglądania innych filmików na naszym kanale. Znajdziecie tu dużo ciekawych pomysłów na rzeczy, które można zrobić samemu. Do następnego razu. Cześć!